W całym województwie świętokrzyskim przez długi majowy weekend doszło do 18 wypadków, a dwie osoby zginęły na drogach. W powiecie koneckim na tym tle było bardzo bezpiecznie. Od 28 kwietnia do 4 maja na terenie powiatu koneckiego policjanci prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem Bezpieczny Weekend. W tym czasie czuwali oni nad bezpieczeństwem wszystkich udających się na wiosenny wypoczynek. W związku z tym skontrolowano aż 360 kierowców, u których sprawdzono również trzeźwość. Policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców. Dwóm kierującym funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ponadto mundurowi zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych od pojazdów nie nadających się do poruszania po drogach publicznych. Niestety w trakcie weekendu doszło także do kilku kolizji. Na terenie powiatu miało miejsce 9 kolizji drogowych, w tym dwie dosyć groźne, gdyż osoby w nich uczestniczące zostały zabrane do szpitala. Te dwie groźne kolizje miały miejsce w Baraku oraz w Smykowie. Sprawcom tych zdarzeń zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.